Druk 350, projekt Rady Funduszu Inwestycji. Proszę przewodniczący komisji. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ustalenia warunków zawodowych dla bliżej wymienionych inwestycji pod warunkiem założenia podjęcia zawartych drogą na lokalę mieszkalną. I teraz tak, w sprawie ustalenia wykonał taki wniosek. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego z garażem podziemnym, układem drogowym, naziemnymi miejscami parkingowymi, małą architekturą, infrastrukturą techniczną na działkach, obręcz 4 Śródmieście wraz z wjazdem, obręcz 4 Śródmieście przy ulicy Ułanów w Krakowie. I tutaj chciałbym też Państwu przedłożyć, to jest pomiędzy ulicą Ułanów a Przoma w tej części. Nie jest to wysoka zabudowa tego, co naprzona, tak. Ileż kondygnacji, 5 kondygnacji na ziemi, 1 podziemna. Układ budynku, tutaj, to są dwa budynki takie segmentowe, jak jest Przona, tutaj radę mu miejscu też miejsce poprawia. Tu jest ulica Składopełniarzy, tu jest ulica Ułanów, tu jest i ta inwestycja na tej części. To są działki tej formy. Nie widzimy, nie widzimy. A to jest obiegiem. Znaczy, jest tak, tam są obiegi wszędzie z jednej strony zero. Prezentacja po elektronicznie. Pani radna, jak przyniesie rzutnik, to z przyjemnością. Na skarpie między osiedlem Przona a ulicą Ułanów. Jest tam akurat miejsce, nie jest to wysoka inwestycja. To jest 5 kondygnacji, 6. Obok są, z jednej strony tam dalej są na Ułanów, jest wysokie blokowisko. Tu przy tej proponowanej inwestycji są bloki, bo tam jest całe osiedle budowane. Kolega zabrał mi WZ, więc nie jestem w stanie podać dokładnej nazwy inwestora. Polak. Włożyk. A polskie opowiadanie? Puka Michołjanka. Michołjanka, a mamy z doświadczenia z nim. Nie żyje Michołjanką, nie żyje się z tego, co jest. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chce jeszcze zobaczyć? Nie, nie, to nie, to jest bardzo bardzo jeszcze dyskusja. Proszę bardzo, panie mieszkaniu. Na podstawie tematu 13 ustęp 2 punkt 5 regulaminu Rady Dzielnicy zgłasza wniosek formalny przed 20 minut. A ja No to ze względu na sąsiednie zbyt nie wyciągnięcie. Proponowana
Zabawki, które są zrozumiałe.